Program, który Państwo oglądacie, to Wieczór WTK. Szymon Kozłowski, dobry wieczór. Czas na rozmowę z Państwa i moim gościem, gościem Wieczoru WTK. O cyberbezpieczeństwie w wymiarze lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym będą rozmawiać eksperci podczas organizowanego po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowego Kongresu Cyberbezpieczeństwa INSECON. Dwudniowe wydarzenie, którego inauguracja będzie miała miejsce 15 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizują wspólnie Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej i grupa MTP. A co więcej, drodzy Państwo, wstępem do tegoż kongresu jest niedzielna wystawa sprzętu wojskowego, która odbędzie się na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej i na które już teraz zapraszamy całe rodziny. I właśnie na ten temat już teraz mam przyjemność porozmawiać z Państwa i moim gościem, gościem Wieczoru WTK, a jest nim pan Konrad Fleszman, dyrektor zarządzający projektem INSECON z grupy MTP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Konradzie, to może zacznijmy od tego, co nas czeka w niedzielę, bo mamy, tak jak już przed chwilą we wstępie powiedziałem, niezwykłą wystawę właśnie na terenie MTP, wystawę wojskową. Cóż tam zobaczymy, co nas czeka, jaki sprzęt? Jak już na wystawie, mamy sprzęt wojskowy, pokazy wyszkolenia, darmowa grochówka z kuchni polowej. Mamy wystawę statyczną, ten sprzęt wojskowy, to czołg Abrams, to takie pojazdy jak Rak, Poprad, Pilica, samochód rozpoznawczy Żmija, ale też nie zabraknie aparatury łączności cyfrowej. Mówimy tutaj o wydarzeniu cyberbezpieczeństwa, także mówimy o węzłach teleinformatycznych. Będą też karabiny, będą wyrzutnie rakiet i co najważniejsze, będą żołnierze, z którymi będzie można się spotkać, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. No tak jak słyszycie Państwo, bardzo interesująco zapowiada się ta niedziela, czyli 14 dzień kwietnia, bo to w przeddzień kongresu INSECON, właśnie przypomnę, na Placu Powszechnej Wystawy Krajowej na terenie MTP zostanie otwarta ekspozycja sprzętu wojskowego i uzbrojeniowa. No a tak jak pan Konrad przed chwilą powiedział, wyposażenie różnych jednostek Wojska Polskiego będziemy mogli zobaczyć. Ja myślę, panie Konradzie, że to nie lada gratka dla poznaniaków, tym bardziej, że mogło tam wejść za darmo. Jak najbardziej mogą wejść za darmo od 10 do 16. Zapraszamy na Plac Powszechnej Wystawy Krajowej. Tak jak wspominaliśmy, że żołnierze będą na miejscu, warto się z nimi spotkać. To chyba także dobra i bardzo interesująca okazja, bo nieczęsto zdarza się możliwość nie tylko zobaczenia takiego sprzętu wojskowego, ale także porozmawiania z żołnierzami. A co więcej, też możemy uzupełnić, że podczas tego wydarzenia w programie mamy zaplanowane pokazy umundurowania, wyszkolenia wojskowego oraz edukacja. No a także każdy właśnie chętny będzie mógł skosztować żołnierskie grochówki, o której pan Konrad także wspominał. Czy to prawda, panie Konradzie, że ta wystawa została zorganizowana z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO? Tak, wystawa jest organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej i grupę MTP z okazji 25-lecia Polski w NATO. No i ale wiemy, że to będzie wstęp do tego, co zaczyna się już dnia kolejnego INSECON. To ogromne wydarzenie, ale to wydarzenie zamknięte dla szerokiej publiczności. Tak, mówimy tutaj o Międzynarodowym Kongresie Cyberbezpieczeństwa. Jest to wydarzenie dla służb mundurowych, jak i biznesu. Wydarzenie zamknięte. Będzie to tematyka związana z cyberbezpieczeństwem. Będziemy mieli przedstawicieli z kraju, jak i zagranicy. Już możemy się pochwalić, że po raz pierwszy w Polsce będą przedstawiciele z cyberbezpieczeństwa z Niemiec, z Korei, z Litwy. Także mówimy o cyberbezpieczeństwie nie tylko w ramach państwa NATO, ale też innych państw. Ale to oznacza, że to bardzo ważne spotkanie. Wiemy przecież, co dzieje się cały czas za naszą wschodnią granicą, a podczas tej rozmowy eksperci będą rozmawiać także właśnie o cyberbezpieczeństwie w wymiarze nie tylko lokalnym, krajowym, ale także międzynarodowym. Tak, mówimy też o bezpieczeństwie międzynarodowym.
To znaczy, że w Poznaniu mamy, drodzy Państwo, coś bardzo wyjątkowego, co będzie się działo i to dwudniowe wydarzenie, którego inauguracja będzie miała miejsce właśnie 15 kwietnia. No a proszę powiedzieć, bo może wróćmy na chwilę do tej niedzieli, bo wydaje mi się, że to najbardziej interesuje poznaniaków, jeśli mowa o spędzeniu czasu właśnie w ten wolny od pracy dzień. To chyba jest wydarzenie, które może przejść do historii, bo nie dość, że całymi rodzinami można przyjść, spędzić czas na terenie MTP, to jeszcze dowiedzieć się i zobaczyć z bliska, co tak naprawdę i czym wojsko dysponuje. Zgadza się. Tak naprawdę cały sprzęt wojskowy jest używany na co dzień w jednostkach, także można się zapoznać ze sprzętem, który jest używany przez żołnierzy. A czy to oznacza, że także ci najmłodsi, którzy gdzieś tam oglądają w telewizji żołnierzy w pełnym uzbrojeniu, będą mogli podejść na przykład i porozmawiać z takim żołnierzem, zadać mu pytania też, no kto wie, o codzienną pracę takiego żołnierza? Oczywiście, że tak. To jest najlepsza okazja właśnie, żeby na tej wystawie się pojawić. No bo to oznacza, że przecież nawet ci najmłodsi, którzy przecież sami gdzieś się bawią, marzą o tym, żeby zostać wojskowymi, może właśnie z rówieśnikami jakoś sobie chowają się, gdzieś przebierają się w jakieś stroje moro, po lasach się ganiają, mogą też zobaczyć, że w przyszłości taka praca nie dość, że wiąże się zupełnie z czymś innym, bo to przecież nie zabawa, no ale to też jest coś, co może stać się ich przyszłością. Dokładnie, tak pan redaktor wspomniał, to nie jest zabawa i warto przyjść i zobaczyć, z jakim sprzętem wojskowym na co dzień się muszą zmierzyć. I tak naprawdę zasiadając w danym sprzęcie, każdy ma ilość ograniczonego miejsca, tak? Bo poza sprzętem również mówimy tutaj o karabinach, wyrzutniach rakiet. Trzeba to przyjść i samemu zobaczyć i porozmawiać z tymi żołnierzami. Rozumiem, że cały dzień będzie można spędzić na MTP. Od godziny 10 do godziny 16 wystawa będzie otwarta. Czyli od 10 do 16 jesteście Państwo zaproszeni w niedzielę, tę najbliższą, by z bliska zobaczyć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami, no i samemu zobaczyć, jak to jest. No, zakładam, panie Konradzie, że będzie można także zajrzeć do środka tych wozów, zobaczyć, jak one w środku wyglądają. Oczywiście, że tak. No to drodzy Państwo, wiem, że wielu miłośników sprzętu wojskowego jest wśród nas. To zawsze wydarzenia, które przyciągają rzesze publiczności, rzesze ludzi zainteresowanych, by zobaczyć z bliska, bo przecież sami wiemy czasem, jak takie sprzęty wojskowe przemieszczają się po ulicach, jadą gdzieś na pociągach, no to ludzie zatrzymują się, patrzą, bo to nie jest codzienny widok, a taki niezwykły widok będzie można z bliska zobaczyć już teraz, w najbliższą niedzielę na Placu Powszechnym Wystawy Krajowej. Prosiłbym jeszcze, szanowny panie Konradzie, w dwóch słowach powiedzieć o tych, podsumowując, o tym najważniejszym, o tym, jak można zaprosić także młodych poznaniaków na teren MTP. Myślę, że jest to najlepsza okazja, żeby zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt używany przez jednostki bojowe z czołgiem Abramsem na czele. No, drodzy Państwo, chyba lepszego zaproszenia nie można wystosować. Więcej informacji znajdziecie Państwo także na stronach internetowych grupy MTP. Właśnie w internecie można doczytać, co dokładnie szykuje dla nas grupa MTP właśnie podczas najbliższego weekendu, właśnie w niedzielę. A przypominam, później rozpoczyna się już INSECON. Tutaj wydarzenie zamknięte, biznesowo-wojskowe spotkanie bardzo ważne, organizowane przez Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej i grupę MTP. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas i dziękuję za to zaproszenie na niedzielne wojskowe wydarzenie na terenie MTP. Dziękuję serdecznie. A Państwa i moim gościem był pan Konrad Fleśman, dyrektor zarządzający projektem INSECON z grupy MTP. No, rozmawialiśmy o tym, co będzie dziać się w niedzielę od 10 do 16 na terenie MTP. Tam żołnierze, sprzęt wojskowy, grochówka specjalnie dla Państwa. Warto być na terenie MTP w najbliższą niedzielę. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę i także proszę, byście zostali Państwo razem z nami, bo wieczór WTK cały czas trwa. Mamy dla Państwa jeszcze bardzo dużo interesujących materiałów dziś. Do zobaczenia.